kochani, jak byłem dzieckiem, to granat dla mnie to był ten granat odłamkowy lub przeciwczołgowy. Granat poznałem dopiero później, ponieważ za moich czasów granatów innych nie było. Były pozostałości po II wojnie światowej, jakieś tam granaty, koledzy trochę tym się bawili, pokazywali mi, jak to się rozbiera, jak to się składa, jak to się używa. Granat. Tak wygląda granat. I chcę wam powiedzieć, że ja wychowałem się, zostałem wychowany, dorosłem w takim społeczeństwie, które nie znało na przykład dyni, ponieważ dynie znało się tylko w occie. Dynia to było takie warzywko, które się nadawało tylko do octu. Ponieważ dynia z mlekiem była niejadalna. I kochani, ja przeżyłem całe życie, zanim zrozumiałem, zanim się dowiedziałem, że granat jest pyszny, tylko trzeba wiedzieć, jak go jeść. Zanim się dowiedziałem, że dynia jest przepyszna, jak jest właściwie przyrządzona, upieczona z oregano, z czosneczkiem, z pieprzem. Kochani, to jest coś pysznego. I dlatego chcę was poinformować, że może tak być, że w waszym życiu tak się może zdarzyć, że żyjecie w przekonaniu, że to, czego się dowiedzieliście w dzieciństwie, jest prawdziwe. Czyli na przykład dowiedzieliście się w dzieciństwie, że wspaniały jest chleb nasz powszedni, a już chleb powszedni razowy, a już chleb powszedni pełnoziarnisty, to jest najzdrowszy, najzdrowszy, najlepszy i święty. Ale tak przy okazji, ponieważ może nie wszyscy to rozumieją, nie do wszystkich dotarło. Chleb razowy, pełnoziarnisty ma wyższy indeks glikemiczny niż Snickers, niż banan, niż łyżka cukru. Kochani, chcę was poinformować, że dobrze jest się dowiedzieć, co jeść. Szczególnie dotyczy tych, którzy mają insulinooporność, dotyczy tych, którzy mają cukrzycę, dotyczy to tych, którzy się przeziębiają, dotyczy to również tych, których głowa boli, dotyczy tych, którzy nie mają humoru, dotyczy to również tych, którzy są święcie przekonani, że oni wszystko wiedzą. I dlatego, kochani, wyobraźcie sobie, że może tak być, że człowiek się żywi czymś, co mu szkodzi, ale za to bardzo dobrze smakuje i ma działanie narkotyczne. Reszta później.